Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia, jak zawsze, kłania się w pas wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Nieoceniony entuzjasta serii Yakuza. Tak jest. Zatem witamy drogie słuchaczki oraz szanowny gracze, a także widzów już w 74. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu audycji serwisu gamemusic.pl, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Jak zawsze zachęcamy was do słuchania naszych odcinków oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę oraz w dół. Nie zapominajcie o tym żółtym, złotym wręcz dzwoneczku. Również dziękujemy obecnym, a także przyszłym patronom, którzy bezustannie wspierają nas datkami na Patreon oraz Ko-fi. Jesteście najlepsi, bo Paweł jednak cały czas potrzebuje tej kawy do pisania tekstów. A dzisiaj ze mną, oprócz Pawła, dotarli do naszego wirtualnego studia nasi drodzy przyjaciele, sławiący wszemi wobec muzykę do sagi Final Fantasy, Mateusz Gom, a także Paweł Klimczak, aka Nafta. Witajcie, panowie. Hej, hej. Miesiąc minął, z którymi dzisiaj będziemy kontynuować rozmowę na temat oprawy audio do kryształowej sagi Final Fantasy, ale po kolei, panowie, no zanim przejdziemy do tego głównego wątku, bo będzie o czym dzisiaj rozmawiać, no przecież będziemy rozmawiać m.in. o Final Fantasy VII, mam nadzieję, że uda nam się zmieścić w te 15 minut. Będzie ciężko, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale trzeba będzie tego pilnować. No ale zanim przejdziemy do tego tematu głównego i będziemy kontynuować kolejne odsłony muzyczne sagi Final Fantasy, zacznę może od standardowego pytania, czego ostatnio słuchaliście? No i Pawle, Nafto, co ostatnio u ciebie się kręciło na krążku? Dużo polskiej muzyki, czyli na przykład Piotr Kurek, który wydał bardzo, bardzo taką magiczną płytę nakładem, co ciekawe, nakładem festiwalu Unsound, który zresztą chyba się w ogóle zaczyna w przyszłym tygodniu, więc tego Piotra Kurka polecam, bo jest to taka w ogóle muzyka, bym powiedział, gdzieś tam do nieistniejącej gry mogłaby być, bo jest bardzo, bardzo rozmarzona, jeżeli lubicie jakieś takie lekko jazzujące, lekko... W sumie tam jest trochę muzyki współczesnej też, to bardzo, bardzo, bardzo polecam. Natomiast jeżeli chodzi o taką grową sprawę, to Sea of Stars skończyłem niedawno i ta muzyka jest tam absolutnie fenomenalna. Sama gra jest, powiedziałbym, bardzo w porządku, ma wiele błyskotliwych momentów, ale ogólnie uważam, że jest trochę za długa. O dziwo, zdawać by się mogło, że taki gier można grać i grać i grać, ale ta muzyka jest wspaniała. Zresztą, jeżeli mi się dobrze wydaje, to tam ktoś z tych klasycznych japońskich RPG-ów część kompozycji robił, ale sama gra jest mocno nostalgiczna, nawiązuje mocno oprawą do Secret of Mana, ale tak czy siak jest to naprawdę bardzo fajna, dosyć świeża rzecz, mimo że nostalgiczna, więc bardzo polecam. Tak jak mówię, no mogłaby być odrobinę krótsza, ale tak czy siak bardzo, bardzo, bardzo przyjemna gra. Jeśli jeszcze sobie nie łamiecie głowy nad tymi wielgrasami typu Baldur's Gate'em czy tam Starfieldem, no to Sea of Stars myślę, że będzie okej. Okay. Mm-hmm. Znaczy, z tego, co ja pamiętam z tych zaproszonych gości, no to Mitsuda na przykład. Yasunori Mitsuda, tak. Vincent Jake Jones, Riz Miller, bo głównym kompozytorem był Eric Brown. Mhm. On muzykę do Messengera na przykład. Tak, bo to jest w ogóle studio, które Messengera zrobiło, także to jest bardzo, bardzo... Bardzo, bardzo solidna kolejna propozycja i myślę, że jak właśnie ten rok, jak każdy, ale ten rok obfituje w takie duże te AAA tytuły, a
To jest taka fajna odskocznia. Mówię, no, jeżeli chodzi o sprite i o to, jak ta gra wygląda, no to dawno nie widziałem czegoś tak... Wygląda fenomenalnie. Tak dobrego. Tak. Animacje, to wszystko jest super. Także i ta muzyka też się tutaj wpisuje, więc no tutaj jak siedzimy, to wszyscy fani japońskich RPG-ów, szczególnie z tego okresu tam lat 90., drugiej połowy lat 90., to Sea of Stars jest taka gra stworzona dla nas i trzeba przyznać, że co roku jest przynajmniej jedna taka gra stworzona specjalnie dla nas, więc nie ma co narzekać pod tym względem. No niestety, tak, Square Enix stara się jakby nadgonić to, nie wiem, produkując takie gry pokroju Octopath Traveler, chociażby bo premiera była w tym roku. Dwójki była. Tak, no tylko, że tutaj mamy... Tylko, że właśnie, jeżeli chodzi o Octopath Traveler i w ogóle te propozycje 2D, 3D, nie, to jest jednak trochę wyższa półka produkcyjnie, nie, niż Sea of Stars, w którym... Zdecydowanie. W którym nie sądzę, że to studio miałoby te zasoby, żeby zrobić coś tak, tak kosztownego i tak pracochłonnego, jak to 2D, 3D, które rzeczywiście jest taką... Ja tego nie traktuję jako nostalgiczny element, jako nostalgiczne narzędzie, tylko właśnie coś zupełnie nowego. I tutaj no, studio od Sea of Stars nie miałoby szansy stanąć ręki. Ale też nie mają się czego wstydzić. Absolutnie. Nie mają. I podejrzewam, że ja jeszcze nie grałem w Octopatha dwójkę, ale jeżeli to jest na takim poziomie fabularnie i dialogowo jak jedynka, no to Sea of Stars raczej będzie trochę lepsze, bo akurat ja bardzo lubię w Octopathie ten system walki, to jak to wygląda i jak brzmi jest super, ale no sama fabuła i dialogi to nie to. A tutaj byłem miło zaskoczony, mimo że standardowa jakaś historia o wybrańcach, bo wiadomo, ale... No zawsze muszą być wybrańcy. Zawsze, nawet Starfield, jak ja słyszałem, nawet Starfield jest się wybrańcem, tak. Także sami wybrańcy, nie? Kto ich wybiera, nie wiem, bo to... No właśnie. Okej, to dzięki Nafta za podzielenie się swoją opinią, chyba że na temat muzyki do Sea of Stars, a chciałbyś jeszcze ewentualnie coś dodać, czy to jest na chwilę obecną wszystko, co byś polecał dzisiaj? Nie, ja myślę, że starczy, tym bardziej, że tak jak mówię, no Sea of Stars jest zaskakująco zobowiązujące czasowo, więc nie śmiem rzucać następnej polecanki. Okej, dobrze. Mateuszu, a co ostatnio u ciebie się kręciło z muzyki? Wiecie co, ja cały czas gdzieś tam eksploruję to, co ostatnio wam mówiłem, w kierunku shoegaze'u i grunge'u, w związku z tym, że gdzieś tam sam gram tego typu muzykę, więc odkryłem dwa takie zespoły bardzo fajne, które na pewno mogę polecić. Lockstep, jest to band, który gra tak bardziej powoli, bardziej klimatycznie, bardziej w taki sposób melodyjnie nastrojowy, bym powiedział, ale ciężki przy okazji, w klimacie takiego mrocznego shoegaze'u, oraz Curse the Knife, który jest trochę bardziej grunge'owy, trochę bardziej taki, zalatuje właśnie takim Seattle lat 90. No, jeżeli ktoś bardzo lubi tego typu klimaty, to na pewno zachęcam. No to są takie odkrycia moje Spotify'owe, na zasadzie okej, przeglądamy coś z tych konkretnych gatunków odkryłem, że te algorytmy Spotify są całkiem fajne, jeśli chodzi o szukanie dziwnej muzy z daleka i odkrywanie zupełnie nieznanych horyzontów, więc bardzo mi to pomaga gdzieś tam w szukaniu inspiracji do mojej własnej muzyki. Natomiast co do muzyki z gier, to ostatnio odkryłem, jak dobry jest soundtrack do Yoshi's Woolly World, ponieważ przechodziłem to z moją córką. Cudownie. I do jakiej konkluzji, że tak powiem, finalnie udało ci się dotrzeć, że jak oceniasz samą ścieżkę dźwiękową? No, na pewno jest dużo lepsza od tej z Crafted World, gdzie poszli w kierunku takich... akurat w Crafted World poszli w kierunku takiego przygrywania sobie na instrumencikach dziecięcego, które było strasznie nieskładne i strasznie męczące było podczas rozgrywki. Tutaj mamy bardzo fajne numery, właściwie każdy taki...
każdy level, jak zmienia się klimat levelu, temat levelu, to wchodzi nowa ścieżka dźwiękowa, która też troszeczkę wyróżnia się klimatycznie i zaskakująco dużo jest w tym takiego new jazzowego basu w niektórych momentach nawet, że troszeczkę się zastanawiam, kurczę, to kilka tych utworów brzmi, jakby mogło pasować do Persony, nie? A że bardzo lubię soundtracki do Persony, no to też bardzo przypada mi do gustu ta ścieżka dźwiękowa, więc myślę, że dosyć zaskakująco zagości też gdzieś tam u mnie w moim codziennym życiu na telefonie, nie? Podczas słuchania, nie tylko podczas grania z córką. Sama gra też jest bardzo fajna i polecam. Ja mam takie wrażenie, że ta muzyka do Kirby'ego jest strasznie niedoceniona przez nawet nie tyle co... Do Yoshiego. Znaczy się. Jezu, mi się z Kirby'em pomyliło, ale po prostu chyba dlatego, że obie postacie są przeurocze i przesłodkie. A ja mam takie wrażenie, że Yoshi się jeszcze chyba... Nawet nie tyle, co nie doczekał, ale jakoś się za dużo nie mówi o muzyce do produkcji. Znaczy też chyba tych gier o samym Yoshim nie było zbyt wiele. Panowie poprawcie mnie, że się mylę. Ale sądzę, że ich tak tych dużo gier chyba nie było. I też to z tego też wynika, że chyba jest to taka trochę niewdzięczna postać. I się też zastanawiam, z czego to może też jakby wynikać, bo jakby cała marka Nintendo jest bogata wieloma postaciami. No teraz dopiero... Czekaj, bo teraz mi ostatnio Pablo mnie wyprowadził z błędu, bo myślałem na początku, że Peach będzie miała swoją... Księżniczka Peach będzie miała swoją pierwszą grę, a to się okazuje, że to jest druga jej gra, druga odsłona. Na DS-a chyba była, no, tak, nie? Tak, mm-hmm, tak. No, na DS-a jeszcze. Na DS-a. Tak, chyba Super Princess Peach się nazywała. Taka solidna razowa podtomówka, że tak powiem. No, prawda... Tylko troszkę seksistowska, bo mocami tam były emocje. No tak, okay. Ale akurat Nintendo nigdy nie było jakoś na forpoczcie progresu społecznego. O dziwo. Tak. Tak, tak, tak. Tutaj myślę, że można byłoby kiedyś chyba oddzielny odcinek zrobić. Tak, tak. Co nie zmienia faktu, że życzymy sobie wszyscy... Ja cały czas czekam na kolejną część Wario, naprawdę, Wario Landa, bo to jest też strasznie taka świetna seria. O, tak, tak, tak. Ja teraz odkrywam na nowo, grając odsłony, które były na Game Boy Colorze i później ta czwarta odsłona na Game Boy Advance. Więc naprawdę strasznie, strasznie żałuję, że jest to gdzieś tam, powiedzmy, schowane pod dywanem ta seria i cały czas tylko dostajemy te takie mini pierdółki, w sensie te mini gierki. Ja nie mówię, że one są złe, bo teraz kolejna część się ma pojawić. Ja uważam, że to też jest świetne. Ale jednak Wario Land miał taki ciekawy tryb właśnie tego poszukiwania tych skarbów. Tam głównie nie chodziło o jakieś takie, nazwijmy to, elementy... Znaczy ona nie była aż tak bardzo nastawiona na elementy platformowe, ale bardziej na takie poszukiwanie, tak? Żeby grzebać w tych... na tych poziomach, żeby te skarby odnaleźć. To chyba tę mechanikę bardziej eksploruje dalej nie właśnie Wario, tylko Toad, nie? Tak, Toad. Tak. Treasure Tracker, mm-hmm. I w pełni się zgadzam, że zamiast tego grzyba to bym wolał właśnie, żeby Wario tych skarbów szukał, no bo jest, Treasure ale Tracker czy nie byłby lepszy, jest. Gdyby Wario tam chodził? Chyba wszystko byłoby lepsze, kiedy Wario by chodził, nie? Tak. Gdzie za pomocą przyciska LR, czy tam R naciskasz i zjada cebulę i puszcza z ust. Dobrze, panowie, bo my byśmy mogli o tym, widzę, że rozmawiać, a czeka nas gruby temat. Pablo, co ty ostatnio słuchałeś? Takie dwie rzeczy jeszcze dopowiem. Jak chcecie klimaty a la Wario Land, to ja bym polecał Pizza Tower. O, okej. Okay. Sama gra jest świetna, soundtrack też jest zajebisty. Druga rzecz to, co Mateusz powiedział, że algorytmy go dopasowują do jego gustu. W moim przypadku jest to samo, jeśli chodzi o japońską muzykę, dlatego dużo japońskich artystów i zespołów poznaję. No już tam po części, jakoś w poprzednich odcinkach podcastu o nich wspominałem. Mam nadzieję, że w kolejnych będę mógł już przedstawić taką solidną listę mojej polecajki. Natomiast na ten moment
mogę powiedzieć, że katuje mocno soundtrack do Button Kaitos, dwóch części Button Kaitos od Motoi Sakuraby. Czas jakiś temu wyszedł remaster i z tej okazji Namco wydało soundtrack na serwisach streamingowych, także jestem mega zadowolony. No, bardzo miękkie podbrzusze do tej muzyki, to jest, wiecie, Motoi Sakuraba at its finest. A kiedy zaczyna tworzyć muzykę do JRPG-ów, zwłaszcza motywy bitewne, no to wiadomo, jest bardzo, a powiedz mi, Pablo, on jest bardzo różni się, bo ja sobie nie umiem na serio przypomnieć tej muzyki. On się bardzo różni od tego, co robił do Star Ocean? Ta muzyka w Battle Kaidos? Czy bardzo? No, czy to jest taka dosyć podobna? Star Ocean jest, troszkę idzie w klimaty sci-fi, natomiast Button Kaitos to już zdecydowanie jest klimaty bardziej fantasy. No to może sobie porównać, jak to by mogło brzmieć. Mhm. Nie, bo bardziej mi chodzi, czy tam jest dużo synthów i takich gitar, takiego rocka progresywnego. Jest rock progresywny, zwłaszcza w motywach bitewnych. Wasze zmiany w IPTM i przez to właśnie zapamiętałem i soundtrack, i grę. Mhm. Więc jak najbardziej. No i odpowiadając na niezadane jeszcze przez Mateusza pytania, nie, jeszcze nie zamówiłem sobie Button Kaitos w pudełku, tak samo z Grandią, bo po prostu nie mam kasy. ale mam to w planach, mam to na liście. Mam jeszcze jeden album, o którym, kurczę, cały czas zapominam, a bardzo często do niego wracam. Jest to muzyka do Tiny Life, z którą muzykę stworzyła artystka kryjąca się pod pseudonimem Lace. Tiny Life to jest taki stworzony przez fanów The Sims taki właśnie symulator życia, zachowujący taką esencję tych zwłaszcza tych pierwszych odsłon Simsów, oczywiście wszystko utrzymane w pixel arcie. A gra wyszła chyba jakoś na początku roku, jeśli dobrze pamiętam, w Early Access, obecnie jest tam w wersji 0.3 czy tam 36, jakoś tak. A więc no, ja trzymam kciuki, żeby się dalej rozwijało, bo zapowiada się całkiem zabawnie. Natomiast ścieżka dźwiękowa to jest taka... Pierwsze słyszę. O Jezu, kiedyś, nie pamiętam kto, ale ktoś robi takie zestawienie gier, które powstają z inicjatywy fanów, wkurzeni na to, co się dzieje z serią The Sims w ogóle. Nie? Zobaczyli, zobaczyli The Sims 4, uznali, no nie, to już jest, nie będziemy się tak dalej bawić Electronic Arts, tylko będziemy robić jakieś takie swoje rzeczy. Już powstaje kilka takich tytułów, które mają być takimi grami, symulatorami życia. No i Tiny Life jest chyba jedną z czterech takich gier, o których mi wiadomo, które podjęły rękawice. Tania gierka. Właśnie czytam opis na Steamie na boku i czuję się zaciekawiony. Mam nadzieję, że esencja Simsów, o którym mówisz, oznacza, że mogę ich wrzucić do basenu. Chyba jeszcze tego nie ma, ale wszystko jest wprowadzane bardzo stopniowo, ale bardzo szybko są wprowadzane zmiany. Jakby to był Electronic Arts, to pewnie mikropłatności było za to, żebyś musiał kupić specjalny abonament na znęcanie się $10. Na znęcanie się ludzi. $10 miesięcznie. Natomiast polecam sam album. No, sam album polecam, bo on jest dostępny na Bandcampie, to jest jakieś 11 utworów i wszystkie utrzymane w takim bardzo chillowym, takie bardzo chillowe, jazzowe kawałki, które mocno nastrajają w trakcie budowania własnych domków i urządzania ich. Polecam z całego serca, ja do tego albumu jakoś ostatnio bardzo często wracam, właśnie jak chcę się uspokoić. Mam nadzieję, że ten album jeszcze będzie się rozszerzał, rozwijał wraz z rozwojem samej gry. Okej. To nie pozostaje nam nic innego, jak drodzy słuchacze, słuchaczki oraz widzowie, żebyście sprawdzili na własnej skórze to, co Pablo, Nafta oraz Mateusz dotychczas polecili. To ja ze swojej strony tak na szybko wrzucę. Jet Set Radio Future Original Soundtrack Hideki Naguma, Guitar Vader i Richard Jackson. No, chyba wszyscy słyszeli, ale no, Bum Rush Cyberpunk, a po ukończeniu tak naprawdę tej gry, powiem tak, że nie tylko pod względem rozgrywki, ale także muzyki, no po prostu musiałem sięgnąć po starsze dzieła Hidekiego Naganumy. No i
ten album z utworami, między innymi w album w Jet Set Radio Future, który jest takim trochę nostalgiczną maszyną czasu, zabiera nas w podróż do przeszłości, do lat 90., kiedy na salonach panowała muzyka klubowa. No i skomponowana muzyka przez Naganumę, no jest takim kolażem gatunków muzycznych, AC jazzu, J-popu, funku, dance'u, metalu, hip-hopu i trip-hopu, podsumowującego, prawdę mówiąc, lata 90. No i w branży płytowej mam na myśli oczywiście. No i choć od premiery gry minęło 20 lat, środowisko graczy nadal ciepło wspomina utwory z Jet Set Radio, które mimo upływającego czasu no, w dalszym ciągu zwracają na siebie bardzo uwagę. A czy Bambrasz ma już wydany soundtrack? Tak, ma wydany, ale znaczy wydany. W sensie nie ma jeszcze, nie możesz przysłać w całości. Zapowiedziano na razie tylko płytę winylową, która będzie dostępna w przyszłym roku, tak więc na razie nie ma oficjalnego. Właśnie nie wiem, czemu zwlekają z publikacją. Być może to też wynika z tego, że tam oprócz Naganumy, no to tam było kilku innych artystów. Ich kwestie chyba może prawne, jakieś licencyjne jeszcze są rozwiązywane. Chociaż to jest dziwne, bo zazwyczaj takie rzeczy się powinno rozwiązywać pół roku, jak nie rok przed, znaczy zależy na jakim etapie produkcji jest gra, ale no powinno przynajmniej 2-3 miesiące już przed publikacją gry już sprawy prawne dawno zamknięte i przygotowana już playlista, ścieżka dźwiękowa pod wydanie albumu, tak więc to jest zaskakujące, że się jeszcze nie pojawiło. Znaczy ripy na pewno znajdziesz, tak, na YouTubie. A drugi album to jest Natomiast widzę właśnie sobie, przepraszam jeszcze do Bombrasza, bo ja sobie troszkę tego gdzieś tam podsłuchiwałem i generalnie jeśli ktoś chce posłuchać, ponieważ to są utwory bardzo różnych wykonawców, to no jest playlista po prostu stworzona na Spotify'u. Nie ma oficjalnego albumu, ale playlista pozbierana z różnych albumów, spokojnie można znaleźć i sobie jest posłuchać. Ciekawe jak brzmi muzyka do Bambrasz Cyberpunk, to polecam. Ja zresztą jak samą grę i w sensie dużo jest pozytywnych ocen, a w stosunku do tych takich dużych serwisów, co oczywiście to nie jest żadną nowością, chociażby Game Informer, to gra dostała tam bodajże 6 na 10, co jest dla mnie bardzo krzywdzące dla tego tytułu. Trochę się nie zgadzam tam z opiniami niektórych recenzentów, bo najczęściej w tych recenzjach zarzucają, że to jest taka kopiuj, wklej Jet Set Radio. No ale dobra, to nie jest jakby podcast, żebyśmy o tym rozmawiali teraz. A drugi album, który udało mi się przesłuchać, no to jest Nintendo Famicom Music, Koji Kondo Yuko, Kanako Akito Natsuoka oraz Hirokazu Tanaka. No Famicom NES, czyli równolatek, w tym roku obchodzi wiadomo wszystkim swoje 40-lecie i tak z tej okazji też zacząłem szukać płyty, która byłaby kompilacją tego, co było najlepsze, jeśli chodzi o muzykę na konsolę. Wodarzy z Kyoto. I tak natrafiłem na album Famicom Music, który w mojej opinii oczywiście jest obecnie chyba taką najlepszą na rynku kompilacją 8-bitowych utworów do gier Nintendo. No bo usłyszymy praktycznie wszystko, począwszy od Super Mario, The Legend of Zelda, Donkey Konga, Balloon Fighta, Metroida oraz Doktora Mario, no i wszystko utrzymane w takiej stylistyce oryginalnej, odświeżonej nawet wręcz bym powiedział. Dwupłytowe wydanie utrzymane w jakości mono, zaskakujące, nie jest to stereo. Przepraszam, co to znaczy odświeżone? To jest coś zrobione z tymi kompozycjami? Tak, oni zrobili, wiesz co, oni trochę tam, może mix to jest za bardzo mocno powiedziane, ale taki remaster zrobili. Okay. Że to nie brzmi to jakby było wprost wyciągnięte z konsoli. Bardzo polecam ten album. I jest wszystko w mono. Utwory nie są w stereo. Tak więc tym bardziej jeszcze można, no jeżeli ktoś już ma dobry sprzęt, no to tym bardziej jest w stanie wyciągnąć ciekawą jakość z tych 8-bitowych. I bardzo dobrze to brzmi. Tak więc serdecznie polecam. Dobrze panowie, bo za nami już jest prawie 25 minut wstępu. A przed nami muzyczna odyseja serii Final Fantasy, część druga.
Zaczynamy od ikonicznych ścieżek dźwiękowych do Final Fantasy od 7 do 9, no bo trzeba sobie powiedzieć szczerze, jak już rozmawialiśmy o tej kryształowej serii i później o tej takiej powiedzmy operowej troszeczkę, o operowych odsłonach Final Fantasy, czyli to się zaczynało troszeczkę już od 4 do 6 części, później mieliśmy od 1 do 3, to była taka typowo kryształowa seria. No to trzeba sobie powiedzieć szczerze, że siódemka otwarła kompletnie nowy rozdział. Zarówno oczywiście wiemy pod kątem rozgrywki, ale też głównie pod kątem muzyki. Bo to dla niektórych może być to opus magnum Uematsu, dla niektórych oczywiście kolejne odsłony, które Uematsu skomponował, tudzież 8 czy 9. Ale ja właśnie chciałem, żebyśmy sobie poświęcili ten czas oczywiście pozostałym odsłonom. Niemniej jednak pewnie bardziej skupimy się dzisiaj na tej muzyce do 7, 8, 9 odsłony. Oczywiście porozmawiamy o 10, troszeczkę o 11, 12, 13, 14, 15 i na samym końcu pewnie o 16, jak starczy czasu. Natomiast, dobrze panowie, mamy rok 97. Oficjalnie Final Fantasy VII jest praktycznie już wszędzie dostępny. Każdy z nas miał okazję, jeżeli ktoś miał konsolę i miał okazję przy premierze czy po premierze zagrać, no to w każdym razie każdy z nas już przepraszam, miał przepraszam, i PC-ta też, bo to był chyba pierwszy Final, też. Który na PC-cie się pojawił. Bo ja pierwszy raz grałem na PC-cie tak i to było coś. Tak. Tak, później też chyba 8 się też pojawiła. Mhm. Natomiast mamy ten 97 rok i też pewnie każdy z was ma jakieś wspomnienia związane z tym, jak to się wydarzyło, że zaczęliście grać w siódemkę. Ja bym chciał wam zadać takie pytanie, żebyście może nie opowiadali tej całej historii, bo pewnie każdy z was ma bardzo interesującą, ale zważywszy na ten krótki czas emisji dzisiejszej audycji, to chciałem, żebyście powiedzieli, jak już mieliście tę okazję zagrać w tą siódmą odsłonę, jakie były pierwsze właśnie wasze wrażenia, jakie są wasze pierwsze wspomnienia związane z tą muzyką do Final Fantasy 7 i jakieś może przykłady też utworów, które do dzisiaj wam towarzyszą. I zacznę może w pierwszej kolejności od Mateusza. Mateuszu, jakie są twoje wspomnienia muzyczne właśnie związane z tą siódmą odsłoną? Wiesz co, to akurat Final Fantasy 7 było taką pierwszą dla mnie grą, która pokazała mi, że gry mogą być czymś więcej, zarówno narratywnie, jak i muzycznie. Nigdy jakoś chyba wcześniej nie dotarło do mnie, że tego typu rzeczy można robić w grach wideo. Że można opowiadać takie skomplikowane historie, że można robić tam taką dobrą muzykę, że to wszystko nabiera takich razem współtworzy taką fantastyczną całość, więc dla mnie to było ogromne odkrycie. Nawet wtedy jeszcze, jak byłem dzieckiem, to już czułem, że mam do czynienia z czymś naprawdę wyjątkowym i z czymś, co zostanie ze mną na całe życie, co potem zostanie zniszczone przez remake'i, ale generalnie Final Fantasy VII było dla mnie takim przełomowym momentem, to, że kiedy zagrałem w to pierwszy raz. A jest na przykład jakiś utwór bądź utwory, które do dzisiaj tobie jeszcze, nie wiem, towarzyszą i często na przykład zdarza ci się, że do nich wracasz, no bo trzeba też pamiętać, żeby to było wszystko w formacie MIDI wtedy nagrywane przez Uematsu. Chociaż początkowo krążą historie, że miały być utwory nagrane w większym czy tam mniejszym stopniu przy użyciu już organicznych instrumentów, tudzież też jakby orkiestr. To się po części wydarzyło głównie w 8 dopiero. Wiadomo, że też tam nie wszystko, ale w 7 niestety pewne jakieś jeszcze noże, nawet nie tyle co ograniczenia, ale chyba nie ze znajomości jeszcze takiego dobrego sprzętu, bo trzeba powiedzieć, że ta gra długo też powstawała i to wówczas była najdroższa produkcja. Kiedy powstawała ta gra. Zresztą pamiętamy chyba wszyscy dobrze te
te monumentalne reklamy opisujące o tym, jaka to będzie epicka podróż. No, trzeba przyznać, że to jednak dużo osób właśnie przez tą reklamę albo małe, drobne takie teasery kupiło, tą cenę, nie znając nawet serii Final Fantasy. Ale są takie utwory, które nie... No, nie dało się nas znać tej serii tak realnie. Pewnie dzięki po części gazetom pokroju PSG Stream, Neo Plus, czy tam Secret Service. No i emulacji. Emulacji też, bo to ja pamiętam czasy, chwilę przed gimnazjum chyba to jeszcze była, może to już było gimnazjum, kiedy te stare JRPG-i, no stare, wtedy jeszcze nie aż tak stare, ale jednak można było zagrać przez emulację, no ale tutaj oczywiście też dochodziła taka kwestia, że trzeba było jednak umieć zrobić tę emulację. Wiadomo, że to nie jest jakaś skomplikowana sytuacja, no ale realia komputerowo-technologiczne były wtedy zupełnie inne, nie? I to jednak, nie mówiąc o tym, że internet też był zupełnie inny, jeżeli w ogóle był, nie? I trzeba było się nakombinować na stare finale i Chrono Triggera i Secret of Mana właśnie dzięki emulacji poznałem, więc w mainstreamie, że tak powiem, szczególnie, że u nas konsole były słabsze, PlayStation było mocne, ale dopiero siódemka, nie? To jest przecież coś, co jest związane z PlayStation. No nie było u nas kultu SNES-a, a Nintendo 64, no to ja słyszałem legendy. To znaczy, rozmawialiśmy tutaj wiele razy, nie? Że ktoś na Górnym Śląsku miał Nintendo 64 w rodzinie i to było wow. Więc takie ja widziałem kiedyś Nintendo 64 w jakimś sklepie, ale to było... O Jezu. Kontroler z przyszłości. Tak. Ale wracając, oddając na chwilę. W jakimś korytarzu, w jakimś sklepie, w jakimś korytarzu, w jakimś dyskoncie, cholera go wie. No. Ale... Ukryte przed światem. Wiecie co, chyba musimy zrobić odrębny podcast o japońskich grach, bo za każdym razem robimy takie dygresje, że... Ja mam to zapisane, tylko musimy znaleźć na to czas. Panowie, ale... I co, jak dyskusja na 5 godzin. Tak, Mateuszu, jakbyś mógł powiedzieć na przykład jakieś, nie wiem, jesteś w stanie teraz tak na szybko z głowy wyciągnąć sobie jakiś utwór bądź utwory, które bardzo mocno zakotwiczyły tobie w twoim umyśle, jeżeli chodzi o Final Fantasy VII? Ale... Tak, tak, oczywiście. I emocje może też związane. Nie będę tutaj za bardzo odkrywczy, nie? No bo tak jak... Tak, tak, no dlatego mówię, że nie będę tutaj odkrywczy, no bo tak jak wspominałem, Final Fantasy VII było grą, która pierwszy raz mi pokazała, co tak naprawdę można storytellingowo zrobić w grach, więc dla mnie plot twist z Aerys i śmiercią, spoiler dla kilkudziesięcioletniej gry, no był czymś tak niesamowitym i ten Aerys team, który tam przygrywał, że... No to siedzi we mnie do dzisiaj tak naprawdę i właściwie przyćmiewa każdy inny utwór z Finala siódemki. I tu w ogóle i trzeba też jest warto to utwór ciekawy bardzo. Ja bym chciał tylko dodać jedną rzecz, bo może to gdzieś by nam umknęło, ale warto wspomnieć, że właśnie Aerys Team to jest takie bardzo chyba nawet świadome nawiązanie Uematsu do utworu z Final Fantasy VI, Aria di Mezzo Karate. Tak, 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 tak. To jest takie... Tak. Mhm. No i ja też lubię ten utwór, dlatego że on ma w sobie taką całą gamę emocji tak naprawdę. Gdzieś tam od takiego spokoju, po melancholię, po smutek, po nadzieję i to tak pięknie płynie ze sobą. A jak jeszcze mam w sobie te wspomnienia, jak pierwszy raz przeżywałem śmierć Aerys, no to już w ogóle bardzo dużo się dzieje we mnie, kiedy słucham tego utworu. Ja jestem ciekaw, ile takich twardych ziemniaków zaczęło płakać, jak pierwszy raz. O, jestem twardy, nie będę płakać. Przecież na dzielni... Gram tylko w Duma. Tak, gram tylko w Duma, a tutaj wiesz, taka tak, scena. Większość chyba wtedy osób sobie zdało sprawę, okej, okay, czyli Japończycy tak robią gry, tak? Ale to był jeszcze dla mnie miało dodatkowy taki mocne uderzenie gameplayowe, ponieważ Aerys była w mojej głównej drużynie, ja ją mocno levelowałem, bo była bardzo użytecznym white mage'em, nie? Trosze takim klasycznym, więc nagle straciłem 1/3 zespołu, nie? I musiałem kogoś wrzucić, żeby zastąpić, bo ja nie levelowałem wtedy postaci równomiernie. Rozumiem. Dobrze.
Nafta, a jak u ciebie? Jakie są twoje wspomnienia właśnie muzyczne związane z Final Fantasy VII i też może z jakimiś utworami? Może też jest jakaś historia za tymi utworami? Dla mnie to było spotkanie z... Po pierwsze, ja bardzo, bardzo, bardzo lubię ten okres w technologii produkowania muzyki do gier, czyli Nintendo 64, PlayStation 1 i tak dalej, bo to jest coś unikalnego, bo wcześniej mieliśmy też 16-bitowe różne próby i tak dalej, a to jest coś, co ma bardzo specyficzny klimat i bardzo specyficzną barwę, która jest chyba taka troszeczkę ciemniejsza niż to, co było wcześniej. Te chipy trochę inaczej chyba procesowały ten dźwięk. Natomiast no przede wszystkim temat bitewny. To jest dla mnie coś niesamowitego, że i to jest zadanie, które wydaje mi się dla mnie osobiście jako muzyka wręcz niemożliwe. Stworzyć coś, co będzie tak co ludzie będą słuchać tego co chwilę praktycznie. I najczęściej będą słuchać tylko pierwszych fragmentów tego. Wiadomo, te większe walki trochę dłużej trwają, no ale umówmy się, w japońskich RPG-ach większość walk trwa te 50 parę sekund. Tu wspominaliśmy Star Ocean, którymś, nie pamiętam, którym, może nawet w większości, jest licznik nawet, ile trwają. Chyba w Tales of też niektórych jest licznik, ile trwa walka i zazwyczaj te walki w RPG-ach to jest poniżej minuty, nie? Minuta, dwie. Więc stworzenie utworu, który wręcz się czeka na niego, nie? Że jest i zaczyna się i już jest podgrzewka. O, okej, jedziemy. I naciska się wręcz przyciski w rytm tej muzyki. Jeszcze ten odgłos tej rączki. Tak, dokładnie, dokładnie. Więc cały ten krajobraz dźwiękowy, który jest tworzony w połączeniu z czymś, co tutaj tak jak w przypadku, tak jak u Mateusza, rozmach oprawy. Czyli te filmiki na przykład. Ja pamiętam, że tę grę parę razy odpalałem, żeby zobaczyć te filmiki z przodu, żeby jeszcze tę ucieczkę też z tego mako reaktora i tak dalej. To były rzeczy, które zostają na całe życie, bo wiedzieliśmy już przy okazji poprzedniej rozmowy, prawda, że ta oprawa, która jest taka bardziej narracyjna, ona jest taka bardziej no, trochę sprane określenie, ale wręcz filmowa, tutaj ona jeszcze wyższy level wchodzi, bo jest więcej tych instrumentów. Ja powiem szczerze, że się bardzo cieszę, że nie było tej symfonicznej oprawy, bo ja zdecydowanie wolę w tych japońskich RPG-ach, kiedy muzyka udaje instrumenty, niż kiedy rzeczywiście jest za pomocą tych instrumentów grana, bo to wtedy się tworzy taka unheimlich, taka niesamowita jakość, taka, którą ciężko chodzi przełożyć. Chodzi ci też o ograniczenia, tak? Że to bardziej wyciąga u kompozytora tą kreatywność jeszcze. To z jednej strony to na pewno, ale też sprawa taka jak właśnie brzmienie, które jest zupełnie unikalne, no bo trąba zagrana na tych cyfrowych MIDI instrumentach, tak. No jest zupełnie inna niż trąba czy flet zagrane normalnie. Tak. Właśnie te wszystkie symfoniczne rzeczy. Natomiast no, tutaj w siódemce jest tyle ciekawych, tyle różnych emocji, o czym też mówił Mateusz. Ta gra potrafi przecież być zabawna, są całe przecież sekwencje, w których jest taka silly muzyka. Czokobosy, kurczę, no jest tego dużo. No, na mnie ta gra też zrobiła takie wrażenie, że kiedy na przykład pomyślimy o zachodnich RPG-ach, w które wydaje mi się, że no jestem prawie pewien, że grałem w Baldur's Gate'a przed Finalem 7. Wydaje mi się, że tak, że tak było. Wtedy też się nie grało tak w gry od razu jak wychodziły, inaczej może w niektóre gry się grało od razu jak wychodziło, w inne dopiero po paru latach. Albo się nie wyczekiwało, w sensie nie było takich... Tak, nie było tego cyklu hype'u, który jest teraz. No oczywiście były jakieś może obrazki czy zapowiedzi w CD Action, ale to jest zupełnie coś innego niż dzisiejsza kultura leaków, trailerów i tak dalej, jakichś kontrolowanych filmików, gdzie jest gameplay cały pokazany przez godzinę czy coś. Wtedy tego praktycznie w ogóle nie było. Były, tak jak mówiłeś, Mariusz, to też była pierwsza chyba reklama gry, którą zobaczyłem poza mediami growymi. To było chyba Final Fantasy VII właśnie, które gdzieś tam zobaczyłem w jakimś zupełnie innym medium i zrobiłem wow, gra? Gdzie umówmy się, wtedy gry to było dosyć niszowe hobby i absolutnie to nie była część rozmowy w takim głównym nurcie kultury. A obcując z czymś takim jak Final Fantasy VII, czuło się, że
hej, wow, to jest nawet lepszy niż film, bo to jest film, w którym ty jesteś, w którym ty kontrolujesz, co się dzieje w jakimś tam stopniu. A pamiętasz oprócz tego bitewnego, tytułowego utworu bitewnego, czy coś jeszcze, jakieś są utwory, które bardzo mocno tobie tak zapadły w pamięć? Tak, ale w sumie trochę negatywnie, bo jest taka kategoria... A to może być też negatywnie. W japońskich RPGach. Chyba, że mówisz o Keicie i Sicie, tak? To jest ta sama kategoria, wiesz, Kate City. Albo Golden Sucker. Tak, dokładnie Golden Sucker. Właśnie chciałem powiedzieć o tym kasynie i tej kategorii w japońskich RPGach, czyli tej Silly. Jest taka kategoria muzyczki Silly. Oni mają trochę inne poczucie humoru, trochę inny stosunek do tego. Ja jestem człowiekiem, który bardzo szybko był zepsuty przez jakąś ironię, jakiś cynizm i tak dalej, więc kiedy wjeżdżały te takie bardziej Silly, te takie bardziej luźne, swobodne, whimsical, jak to się mówi też po angielsku pięknie, to mnie to trochę irytowało. Z perspektywy czasu mam trochę inny stosunek do tego, ale w zasadzie w tych poprzednich finalach aż tak bardzo mi się to nie rzuciło w oczy, jak właśnie ten Kate Seed czy Kasyno, w którym spędziłem dużo czasu, bo dlatego ja się nie wybieram do kasyn w rzeczywistości materialnej, bo wiem, że to byłoby bardzo szkodliwe dla mnie, bo w grach potrafię spędzić dużo czasu w jakimś kasynie, czy grając w Blackjacka, w Red Dead Redemption, czy w GTA San Andreas, czy w Dragon Questie. Czy nawet takie głupoty, gdzie ktoś... Czekajcie, co to było ostatnio? Jakiś taki RPG... No, w Sea of Stars było też. Gdzie dajesz 10 złota i możesz otworzyć te skrzynie. To ja tam cały czas chodziłem i otwierałem te skrzynie. Więc jak ktoś mówi, hazard w grach powinien być zakazany, czy tam na przykład jest jakiś Pokémon, który ma kategorię 18+, gdzieś w którymś kraju, bo jest kasyno, to ja tak po cichu mówię, a w sumie coś w tym jest. Coś w tym jest, bo mnie ten hazard w grach bardzo mocno demoralizuje. No i podejrzewam, że w tym Golden Soccer, Saucer chyba, bo to jest talerz Golden Saucer, spędziłbym jeszcze więcej godzin, gdyby nie ta muzyka, więc tak, natomiast no, jeżeli chodzi o takie doświadczenia z grami, mało jest gier, o których mogę powiedzieć, że szokujące było spotkanie z tą grą, z taką grą. Final Fantasy VII to jest jedno z takich właśnie szokujących doświadczeń, że robisz wow, co to jest w ogóle, ten film, ten rozmach tego jest niesamowity, a umówmy się, już wcześniej były próby wprowadzenia tego rozmachu, ale inaczej zupełnie rozumiemy rozmach 16-bitowych sprite'ach, a inaczej rozumiemy rozmach w momencie, w którym już są w pełni animowane filmy, w zasadzie, które są częścią integralną gry. Dzięki Nafta raz jeszcze za podzielenie się swoimi przemyśleniami i wspomnieniami związanymi z muzyką do Final Fantasy VII. Pablo, a jak to u ciebie wyglądało z tą muzyką? W sensie, pamiętasz te utwory? Jak to kiedyś było? Kiedyś było lepiej. Kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów. Wiesz co, Sony PlayStation to była konsola, która przedstawiła mi gatunek japońskich RPG, co zresztą wielokrotnie mówiłem w podcaście. Tak? Na PlayStation zagrałem w Chrono Triggera, Suikoden, Wild Arms i to było dla mnie, wiesz, otwarcie nowego świata. A o Final Fantasy VII dowiedziałem się albo to było z PSX Extreme, albo jeszcze z Resetu. Pamiętacie? Reset miał taką okładkę całą z Cloudem, ale to była wtedy zapowiedź czy recenzja chyba nawet tej wersji PC-towej. I to mnie trochę też zaciekawiło. Więc kiedy zagrałem Final Fantasy VII, ja byłem oszołomiony tym, jak ta gra wyglądała na tamte czasy, jak ona brzmiała, tak? Jak zmienił się ten... Właśnie przerzucenie się na technologię PlayStation w ogóle zmieniło sposób, w jaki opowiada się historię, sposób narracyjny. Te wszystkie cutscenki, te melodie, które można przypisać do konkretnych momentów w grze, do konkretnych postaci, to było coś, czego ja wtedy nigdzie indziej nie widziałem. Wiesz, oczywiście może były jakieś tytuły mniejsze, które pojawiły się w międzyczasie, ale no, gdzieś zaginęły w tych mrokach wieczności, ale Final Fantasy VII, kiedy się pojawił, no to nagle ludzie zobaczyli, kurde, tak można gry robić, no nie?
Ale właśnie, to właśnie dzięki zmianie technologii, tego, że Square zdecydowało się przejść na również płyty CD, co też miało potężne znaczenie, bo jeśli dobrze pamiętacie, pierwotny plan zakładał, że Final Fantasy VII miał się pojawić na Nintendo 64. Tak? Na 200 kartridżach. Ktoś kiedyś obliczył, na ile kartridże by się to miało pojawić. Ale wy się śmiejecie, ale lata później pojawił się Final Fantasy VII na Famiconie, no nie? To jest, oczywiście to była wersja bootlegowa, ale, nie, no, ale się pojawiła. Ale widzieliście to tech demo, tak. Nie? Finala, tak. Który miał być siódemką, gdzie tam jeszcze były postacie z Final Fantasy VI. Pewnie gdyby wybrali tę platformę, to po prostu ta gra by wyglądała zdecydowanie kompletnie inaczej. Inaczej. Nie tylko wyglądałaby, ale też brzmiałaby inaczej. I właśnie, ta muzyka z Finala to jest... Ja mam... kilka albumów, dosłownie, mogę je wyliczyć na palcach jednej ręki, gdzie jeśli zagralibyście mi jakiś utwór z niego, nawet, nie wiem, 2-3 nuty, momentalnie bym wiedział, z której to gry jest. I Final Fantasy VII do takiego grona się zalicza właśnie ze względu na to, że kojarzę konkretny utwór z konkretną sceną, konkretnym miejscem, konkretną postacią, przy której ona występuje. No takim, ty mnie tu pytasz o przykłady, no... Najgorsze, że chłopaki już zajęli chyba najfajniejsze, więc nie będę oryginalny, ale dziwię się, że nie został wymieniony na przykład One Winch Angel. Ja jeszcze nie mówiłem, no słuchaj, kiedy, chłopaki. Wiesz, kiedy ja pierwszy raz grałem w Final Fantasy 7, nie pamiętam ile miałem lat, ale to było takie moje pierwsze podejście właśnie do takiego trójwymiarowego JRPG-a. Strasznie się męczyłem, bo nie wiedziałem, co gdzie się znajduje. No mój angielski był taki... Był. Ty się męczyłeś, ale wyobraź sobie ten tester, ile się musiał męczyć. Ojej, się musiał męczyć, dokładnie. Ale pamiętam, że pamiętam, ile krwi mi napsuła walka z Sephirotem. Tak? Ludzie teraz mówią, o, to była najprostsza walka ever. Ja mówię, ludzie, ja miałem kilkanaście lat, kiedy w to grałem, dajcie mi spokój. I ten utwór po prostu wrył się w mój mózg, ponieważ tyle razy przechodziłem ten moment, że już po prostu... Nie mogę go więc ze swojej głowy. No jeszcze jest oczywiście Genova, jak najbardziej. No to już chłopaki też wymienili utwory, które chciałbym wymienić. Cosmo Canyon też. Cosmo Canyon miał taki fajny, bardzo fajny vibe, kiedy się trafiło po raz pierwszy do tej wioski. Takie. Boże, brakuje mi takiego słowa. Amerykanów, Indian, tak? Wiem, takie, bo... Tak, takie rdzenne, tak, dokładnie. Etniczne takie sposób. Dźwięki. Dokładnie. Także jest od cholery, że się tych utworów, jak ten Aerith Team również, no ja, ta scena, kiedy, no znowu spoiler, ta scena, kiedy Aerith ginie z rąk Sephirotha i później materia odbijająca się. Oj tak, te wszystkie sceny, chociaż przyznam, że po niekoniecznie po latach, ale po miesiącach czy tam dniach nawet, zastanawiałem się, okej, okay, a Aerith nie żyje, to dlaczego nie użyli Phoenix Down na przykład na jej, bo dlaczego Cloud chodzi, wiecie, w tej wodzie, która wydaje się być płytka, a kiedy ona jest zrzucana, to jakby lądowała w jakichś najgłębszych głębinach morskich. No to są takie pierdoły, ale które, jasne, można się do nich przyczepić, ale same pod kątem wizualnym, właśnie muzycznym, robiły naprawdę duże wrażenie. Jest jeszcze jeden utwór, który wbija się mocno w pamięć. To jest She-Ra Incorporated. To było takie moje pierwsze spotkanie z taką pokazaniem, że wielka, silna korporacja dosłownie wysysa energię z ziemi dla swoich własnych zysków. Nie? Pokazanie, że siedzi ten typ w garniturze z wielkim cygarem, który no, nie dba o to, czy ludzie zdechną, czy nie, tylko po prostu najważniejszy jest tak naprawdę zysk. I to ten motyw Shinry no, pokazuje, że mamy do czynienia no, z takim złem wcielonym. Nie ostatecznym, jak się później okazuje, ale takim z takim złem, z którym no, w sumie do dzisiaj mamy wspólnego i się z nim spotykamy. Znaczy, Final Fantasy VII też to jest taka dobra odpowiedź na zachodni cyberpunk. To był japoński cyberpunk trochę, jakby nie patrzeć. Taki ekopunk nawet w sumie, nie? Ekopunk nawet, tak.
Pawle, ty coś, Pablo, ty jeszcze byś coś chciał jeszcze tutaj ze swoich wspomnień dodać, albo jakieś utwory? Raczej nie. No to już mówię, chłopaki większość niestety zaklepali. Zaklepali. No tak, no cały czas mówimy o czterech płytach, tak? O ścieżce dźwiękowej, która ma cztery płyty. A ja nie będę opowiadał, jak pozyskałem i też jak zacząłem grać, bo myślę to w poprzednich odsłonach audycji i też na zaprzyjaźnionych podcastach też wielokrotnie o tym mówiłem, więc też nie chcę zanudzać naszych słuchaczy, słuchaczki, widzów. A też czas leci. Ja powiem tylko tyle, że jakby siódemka miała bardzo dla mnie znaczący wpływ, bo ja wtedy odkryłem tak na dobrą sprawę i chyba to już zostało powiedziane, muzykę do gier na nowo. Odkryłem na tyle, że uznałem, że będę nagrywać utwory na kasetach magnetofonowych. W sensie przykładało się magnetowid, magnetofon i do głośników od telewizora i się po prostu nagrywało. Nie było możliwości kupna wtedy ścieżki dźwiękowe, a jak była możliwość, no to były takie pieniądze, że można byłoby teraz za te pieniądze kupić konsolę. Jakąś przenośną, mam na myśli przynajmniej jakąś starszą iterację konsoli Nintendo. A no, czy warto też powiedzieć sobie szczerze, no bo podczas gdy Super NES miał tylko 8 kanałów dźwiękowych do pracy, no to PlayStation miało 24, tak więc Uematsu tutaj miał bardzo wiele do zrobienia, miał więcej możliwości, o których już też tutaj Nafta mówił. Warto też powiedzieć, ja oczywiście o swoich utworach za chwilę powiem, które bardzo utknęły w mojej pamięci, ale też warto powiedzieć, jak bardzo mocno słuchać inspiracji Uematsu muzyką taką, powiedzmy, popularną, na przykład w przypadku One Wing Angel, to czyli te pierwsze początkowe wersy, no to sobie szczerze trzeba powiedzieć, że to jest Jim Hendrix i Purple Haze utwór, tak? Czy na przykład twórczość Emerson, Lake & Palmer jest w muzyce tutaj w siódemce, a szczególnie też między innymi w tych utworach bitewnych, czy chociażby w One Wing Angel. To jest bardzo mocno słyszane, jak bardzo się inspirował. Czy chociażby Święto Wiosny Igora Strawińskiego w One Wing Angel jest bardzo rozpoznawalne. Z utworów na przykład, który daje nam przedsmak One Wing Angel, no to jest The One Chosen by the Planet, wtedy kiedy Sephiroth się dowiaduje o swoim pochodzeniu, tak naprawdę pamiętacie w tą sławną scenę w bibliotece, kiedy on zaczyna, powiedzmy, tracił rozum wtedy, niektórzy tak to określają. A ja na przykład powiem wam, że do dzisiaj, oprócz tych utworów, które już zostały tutaj wspomniane, to ja mam takie dwa bardzo mocne utwory, które się tak wbiły w moją pamięć, że jak za każdym razem je słyszę w jakiejkolwiek aranżacji, to dostaję ciarków na całym ciele. To jest Opening Bombing Mission. To jest taki pędzący pociąg. Nie dość, że pociąg, który widzimy, który w cutscence gdzieś tam, powiedzmy, się pojawia przez chwilę, to słuchać te tempo, tą dynamikę. A jak to się w ogóle rozwija, jak później się pojawiają napisy, logo Final Fantasy VII i to później wszystko schodzi do reaktora, na przykład tam jednej z stacji, tak, reaktora Mako, no wyreżyserowane to jak w jeden z najlepszych filmów akcji, chyba nawet i wtedy wówczas żaden z takich filmów nie miał takiej technologii, aż do czasów, kiedy wiadomo się Matrix pojawił. Ale ja już to nie pomijając Gwiezdne Wojny, bo to zupełnie inny kaliber. Ale jeżeli chodzi o gry i chodzi o tą muzykę, jak ja usłyszałem Opening Bombing Mission, no to ja już wiedziałem, że będę miał z czymś do czynienia, z czymś, co zmieni jakby moje życie i też jakby postrzeganie ogólnie świata gier wideo. Tak samo jest na przykład z tematem Final Fantasy VII May Team. Jak pamiętacie, jak wychodzimy z Migdar, się kończy w ogóle ta cała kilkunastogodzinne spędzenie w tych slumsach i wychodzimy na całą przestrzeń, widzimy całą jakby połacie i temat się otwiera z Final Fantasy VII. Przepiękna melodia, która też poniekąd nawiązuje stylistyką do tych starszych finali, trochę do Ending Team, ale May Team z siódemki to też jest bardzo piękna kompozycja, którą Uematsu napisał w stosunku do tego, co później zaczęło oczywiście pisać w pozostałych odsłonach Final Fantasy.
I oczywiście może moglibyśmy tutaj wszyscy nawet wspólnie wymieniać jeszcze o kilku innych utworach, ale te jakby dwa utwory bardzo mocno tkwiły, pomijając bitewne, no bo wiemy, jakie bitewne były też świetne w siódemce. A dobrze, ja nie znaczy był pomysł, żebyśmy trochę też porozmawialiśmy o muzyce do remake'u Final Fantasy VII, gdzie głównym kompozytorem był wtedy Masashi Hamauzu, to jest 2020 rok, i Mitsuto Suzuki, który też bardzo się tam zajmował aranżacjami, i mnóstwo innych osób, ale sądzę, że nie mamy dzisiaj na to czasu, żebyśmy porozmawiali. No i też nie ma po co, żeby się kłócić, na siebie krzyczeć. To... Tak, no dlatego ja mam... Nie, no ale muzyka tak, to co ja innego jednak. Ja mam nadzieję, że uda się nam kiedyś porozmawiać może przy najbliższej premierze, czyli Rebirth, tak? Bo 29 lutego jest w przyszłym roku tam, więc może panowie się wtedy spotkamy, jak ogramy trochę tą część, będziemy mogli trochę więcej o tej muzyce porozmawiać. Dobrze, panowie, przechodząc w takim razie do kolejnej odsłony, mam na myśli Final Fantasy VIII, to jest 1990 rok. A tutaj oczywiście Nobu Uematsu znowu robił muzykę, ale Shiro Hamaguchi jako aranżer i jako orkiestrator przygotowywał, pomagał Uematsu, a o tym dlaczego pomagał, dlaczego potrzebował Uematsu pomocy, pewnie za chwilę powiemy, ale ja bym chciał znowu wrócić jakby do tego tematu, do tego mojego pierwszego pytania i tutaj zacznę może tym razem od Pablo. Pablo, jak ty na przykład pamiętasz muzykę do Final Fantasy VIII? Jak ona na tobie wywarła jakieś wrażenie? Czy też masz jakieś takie utwory, do których zdarza ci się, że wracasz? Final Fantasy VIII, próbuję sobie teraz przypomnieć, kiedy ja grałem w ósemkę, ale to było jakieś, o Jezus, to było jakieś lata później dopiero, nie wiem dlaczego tak się stało, może dlatego, że było jeszcze wiele innych gier, które chciałem ograć w międzyczasie, a ta ósemka to tak była w moich planach na późny okres, więc ósemkę zagrałem chyba dopiero albo w liceum, albo na studiach, jakoś tak, nie przypomnę sobie dokładnie. Czyli takie dobre nawiązanie, takim prawie studenciakiem byłeś jak Squall, tak? Prawda? Tak, to jest to. Ale już wtedy też zauważyłem różnicę, no bo siódemka, bądźmy szczerzy, oczywiście robiła wtedy takie duże wrażenie, tak jak powiedziałem, względem na cutscenki, względem na ten sposób narracyjny, na to jak to wszystko się prezentuje, ale no te postacie wtedy były bardzo klockowate. Natomiast kiedy zobaczyłem ósemkę, zobaczyłem tutaj cutscenki i zobaczyłem, jak cały świat gry się prezentuje, jak te postacie się prezentują, no to już widziałem, że Square Enix chyba udało się rozwinąć skrzydła, odrobić tę pracę domową pod kątem tego, ok, ile jesteśmy w stanie wycisnąć z technologii PlayStation i no, mając na uwadze to, czym jest Final Fantasy VIII, czyli to jest jeden z... Dwa lata po premierze siódemki się pojawiło. Zaledwie dwa lata, dokładnie, tak. Ile rzeczy było w stanie zrobić przez te dwa lata. No, wystarczy zobaczyć sobie, nie wiem, nawet filmy na YouTubie porównujące siódemkę z ósemką. No nie ma tam czego tak naprawdę porównywać. Chociaż muszę przyznać, mimo że historia... Chociaż trochę skomplikowana i trochę pogmatwana, no jednak potrafi wciągnąć. Z drugiej strony miałem do czynienia z najbardziej nijaką parą w historii gier wideo ever. Sorry, ale ten wątek miłosny a la filmy z Disneya no po prostu mnie do siebie nie przekonał w ogóle w żaden sposób. No, na szczęście cała reszta już zrobiła swoje. Natomiast jeśli chodzi o muzykę do Finala ósemki, tutaj też widziałem takie duże zmiany. Już widziałem, że Nobu Uematsu chyba polubił się z orkiestrą. I to było słuchać już przy Liberi Fatali, do którego wracam ilekroć tylko się da. Również Ballad Garden i nie tylko. Ale widać, że razem z tą serią
Nobuo Uematsu też rozwija swoje skrzydła. Tak jak powiedziałem, polubił się trochę z orkiestrą, również bawił się tymi gatunkami i też chyba uznał, że może wyciągnąć jeszcze więcej niż udało mu się to zobaczyć przy siódemce. I to, że udało się to zrobić właśnie w te niecałe 2 lata, to jest naprawdę potężne osiągnięcie dla mnie. Mm-hmm. Nafta, a jakie są twoje wspomnienia muzyczne związane z Final Fantasy VIII? Final Fantasy VIII to jest taki trochę trudny temat dla każdego, bo to nie jest gra, o której się tak... Po pierwsze, to nie jest gra, o której tyle rozmawiano przez przestrzeń coś siódemka. Siłą rzeczy się też mniej do niej wracało. Nie ma remake'u, który też jakby odświeży całą dyskusję, też ja przed remake'iem siódemki przeszedłem jeszcze raz siódemkę, nie? Jeszcze raz? Siódemka też nie ma siódemka remake'u. Też nie ma remake'u. Jezu, weź. Ma reimaginację. Siódemka też nie ma remake'u. Ma reimaginację. Więc też nie ma... Już uruchomiony. Nie ma czegoś takiego, tak, ale... Trigger. Czerwony taki guzik sobie wyważyłem z twarzą Mateusza. Tak. Bo się włącza takie wiatrak, który cię ochładza. No. Jak jest zawsze mowa o remake'u, przepraszam, o reimaginacji siódemki. Mnie się podobało w tej grze takie militarne trochę bardziej wątki w tej muzyce. Mm-hmm. Wiadomo, no, jesteśmy w Akademii Wojskowej. Romeo i Julia trochę takie. I to właśnie... Takie bardzo nieudane tak, Romeo i Julia. No tutaj można się spierać, dla mnie to jest trochę takie... Mniej Romeo i Julią ten cały romans pachniał, ale czymś w stylu jakiegoś takiego Tolstoja, nie? Jakaś wojna i pokój, czy bardziej jakieś takie imperialne wojsko, szlachta i w obrębie tego jest, czy arystokracja i w obrębie tego jest, w obrębie tych kodów kulturowych się poruszamy. Jest przecież ta scena, kiedy oni tańczą na balu, nie? To jest takie bardzo a la filmy kostiumowe w zasadzie i ja rozumiem, że na przykład tematycznie i fabularnie przeskok z siódemki na ósemkę mógł być trochę różne uczucia wywołać, no bo w siódemce tych wątków romantycznych, te wątki romantyczne są ewentualnie zaznaczone, nie wiem, nie pamiętam dobrze, ale chyba nie było tam żadnej takiej wielkiej sceny tańca Aerith z Cloudem, a tutaj mamy... No nie. No tutaj jedynie mamy już... w Gold Saucer była ta możliwość, że na tą randkę tak można było się albo z Aerith, albo z Tifą, albo z Barrettem spotkać. Na a czemu nie z Katsaitem? No kurczę. No ale właśnie. No właśnie, więc to też, nie, że jakby ten wątek romantyczny, on miał praktycznie jakieś ośmioplanowe znaczenie, no tutaj on jest na drugim, a nawet czasami na pierwszym planie, więc ta muzyka, ona też potrafi być taka trochę ckliwa. Mnie, podobnie jak tutaj Pablo mówił, wygląd tego rozwalił. Jeżeli dobrze pamiętam, to ty powiedziałeś, że w którym roku wyszła ósemka? 99, czyli już jesteśmy za... survival horrorami, nie? Klasycznymi, czyli za Rezi i za Silent Hillem. I dla mnie właśnie kontakt z ósemką po kontakcie z Silent Hillem jedynką, pamiętam, że musiałem kupować bratu młodszemu chipsy, żeby siedział ze mną i patrzył, jak ja gram, bo się bałem. Więc za Silent Hillem i za Resident Evil to zobaczyłem, że jakby, hej, bo tam też są chyba prerenderowane, nie, tła i są te modele 3D. I mnie do dzisiaj, ja chyba największą nostalgię czuję do czegoś takiego, jeżeli chodzi o wizualne rzeczy w grach wideo, czyli prerenderowane tło i modele 3D, które się poruszają po tym. Bo dziewiątka w sumie też z tego mocno korzysta, nie, gdzie właśnie... No niesamowicie to wygląda i można takie małe dzieła sztuki tworzyć, a umówmy się, ten artyzm serii Final Fantasy to jest coś, co jakby praktycznie od samego początku jest w niej obecne i oni tutaj dostali i narzędzia dużo większe muzycznie. Mówiliśmy o tej orkiestrze symfonicznej, gdzie tu akurat ja trochę traci mnie ten soundtrack, ja nie przepadam za symfonicznymi rzeczami jakoś przesadnie, ale połączenie właśnie tego chipa PlayStationowego
z tą orkiestrą i z tymi wizualami, które są no niesamowite. No, i gameplayowo, bardzo fajne jest to gameplayowo gra, gdzie ten system wykradania magii, żeby z niej korzystać, ponownie, tak jak mieliśmy materię w siódemce i to dawało taką dużą elastyczność w tworzeniu drużyny, znaczy dużą, dużą jak na japońskie RPG, tak? Tak tutaj jest ta elastyczność jeszcze dalej posunięta, chyba w dwunastce to jest chyba najbardziej posunięte, gdzie mamy te... I tutaj widzę rozwinięcie trochę tego systemu, początek tego systemu, nie? Właśnie z takim dowolnym przyłączaniem umiejętności, więc ja bardzo miło wspominam i mam dużo sympatii do tej gry, ale przez to, że ona jest mało obecna w moim życiu, tak, że nie grałem w nią tak często jak w siódemkę, czy nawet w dziewiątkę, i ona też nie jest aż taką dużą częścią rozmowy ogólnej o dziejach gier, to trochę jest w cieniu tego, co przyszło, co było za nią i tego, co przyszło po niej, a uważam, że niesłusznie, bo tak bardzo kocham Final Fantasy IX, to nie uważam, że ono jest o wiele lepsze niż ósemka. Ósemka jest równie dobra jak dziewiątka, jest czymś po prostu innym i tutaj chyba wracamy do tego, o czym zawsze rozmawiamy przy okazji Final Fantasy, że to jest niesamowite, jak bardzo inne te gry są z części na część i to, co zawsze ludzie pytają, o, tu ma 16 części, w którą powinien zagrać. Słuchaj, wylosuj sobie, rzuć sobie K12 plus K4 i wybierz sobie, w którą grę grasz, bo można bez znajomości poprzednich zrobić... Jak wylosuję 13, to przegram. 11 też będzie trudna, słuchaj, więc wiesz. No i 16 dla niektórych pewnie też. Nafta, a coś od strony muzycznej jeszcze byś chciał dopowiedzieć? Jest jakiś, nie wiem, utwór, który mocno gdzieś tak... No widzisz, i to jest ciężkie, bo to nie zapadło mi aż tak bardzo w... A, no i oczywiście znowu, ale to przy każdym finalu. Motyw bitewny, jak zawsze, super, jak zawsze. A, no i to właśnie, bo też w zasadzie mówię, że nie miałem dużo kontaktu, ale miałem nawet niedawno, bo gdzieś tam... Nie wiem czemu, w którymś momencie stwierdziłem, a zagram sobie w ósemkę od nowa i pograłem w godzinę czy dwie i ta muzyka, która jest w Akademii, i w ogóle cała ta sekwencja Akademii, cała ta lokacja, w sposób, w jaki się uczy też tych, w jaki się uczą mechanik gry, chyba jedna z lepszych takich sekwencji inicjalnych w finalach, bo... bardzo jest to czytelne, kim się jest, bardzo jest czytelne, kim są ludzie, którzy są otoczeni, zasady, na jakich działa ten świat, mechaniki gry, to wszystko jest bardzo ładnie wyłożone, bardzo szybko. I klimat, który jest inny niż w siódemce. W siódemce to było... A nie mieliście... Tak, proszę. Tylko skończymy, że w siódemce to mieliśmy do czynienia z takim klimatem. Ty mówiłeś, Pablo, o tym... Czy to ty, Mariusz, o tej misji z bombą i muzyka, która jest taka frenetyczna, która jest taka dynamiczna bardzo. O Panic Bombing Mission, tak, siódemka. I dla mnie siódemka, ona ma dużo takich spokojnych i wręcz smutnych momentów, ale ona ma też dużo takich bardzo gwałtownych, ta stawka jest wysoka, ten terroryzm, te tematy są takie inne, a tutaj to jest wszystko takie classy, że mamy tę imperialną armię, jesteś częścią tej imperialnej armii i jest tutaj taki błysk, mocno inspirowany oczywiście imperializmem brytyjskim, nie? Z imperium, w którym nie zachodzi słońce. I to jest inny rodzaj klimatu, który tutaj te zjednoczone siły muzyki, która ma te militarne wątki marszowe, z tego co pamiętam, tam było dużo takich trochę jakby marszowych wątków, no ale też design postaci jest niesamowity. Tak jak lubię te klocki z siódemki, no to jednak tutaj już wkraczamy na terytorium anime w twojej konsoli, nie? Co zawsze było dla mnie niesamowite w japońskich RPG-ach, że hej, możesz sobie pograć w anime, nie? Więc zdecydowanie bardzo ciepłe uczucia mam do tej odsłony serii, ale trochę posypuję głowę popiołem, że nie znam jej tak dobrze jak tych poprzednich, no bo jednak to jest trochę inne miejsce zajmuje w tej rozmowie i o serii Final Fantasy i o grach w ogóle, no bo to była bardzo fajna gra, ale to nie była rewolucja na miarę siódemki, nie? Mm-hmm. To ja zanim oddam głos Mateuszowi, jak zacząłeś tak mówić, to mi się skojarzyło, że ósemkę można byłoby porównać troszeczkę
do Harry'ego Pottera, ale w jak, wiecie w jakim sensie, że ta walka tych domów, Squall jest takim Harry Potterem i on miał tego Seyfera, tak? Który, tak. Nie wiem czemu, ale po prostu z tym, czemu mi się to tak skojarzyło nagle z Harry Potterem. Tylko by trzeba było trochę transfobii dodać i byłoby już wszystko okej. Okay. No. To byłby Harry Potter. Mateuszu, jak to u ciebie wyglądało? Jak ty wspominasz muzycznie w ogóle? Final Fantasy... Generalnie Final Fantasy VIII jest dla mnie tym takim dziwnym chłopakiem w klasie, którego ciężko nie lubić, ale widzisz, że zachowuje się trochę dziwnie, nie? Że się strasznie wygłupia i czerpie z tego przyjemność i zwraca na siebie uwagę w ten sposób, bo Final Fantasy VIII jest grą pełną sprzeczności dla mnie. Też mechanicznie pod tym względem, że nie, to jest chyba najdziwniejszy game design w całej serii i pozytywnie i negatywnie, bo tam jest dużo mechanik, które wzajemnie siebie kanibalizują i sprawiają, że inne mechaniki stają się obsolete i właściwie nie trzeba z nich korzystać. Ja chyba w żadnej części czegoś takiego nie czułem. Tak samo nierówna jest historia, gdzie jakby cały setting i cała otoczka jest bardzo fajna i te projekty są bardzo fajne. Z drugiej strony bohaterowie robią bardzo nielogiczne rzeczy bardzo często. Gdzie podoba mi się wbrew pozorom cały ten wątek romantyczny, który jest tam gdzieś jedną z głównych osi fabularnych, ale jest rozwiązany na koniec fatalnie. Więc to jest taka gra pełna sprzeczności, ale żywię do niej duży sentyment z tego względu, że to była jedna z pierwszych gier, które kupiłem za własne pieniądze, na które udało mi się uzbierać jeszcze i zamówić, niestety już dłuższy czas po premierze. Bo skończyłem wtedy od brata pożyczone od kuzyna właściwie Final Fantasy VII i bardzo chciałem ósemkę i właśnie po jakimś tam czasie udało mi się kupić. No i tak, i muzycznie to też jest dziwna gra. Na przykład ja bardzo nie lubię Battle Teamu, jest bardzo dziwny w tej grze. Za to uwielbiam Force Your Way, który jest chyba jednym z najlepszych boss teamów w całej serii. W ogóle lubię ten klimat ogólny muzyki w tej grze, bo dużo bardziej niż na takie granie gitarowe Sakaguchi postawił tam na syntezatory, na których zresztą, który jest jego głównym instrumentem, nie? I to też tam czuć bardzo mocno według mnie. Dlatego na przykład Man with the Machine Gun jest fantastycznym utworem. I też mam do niego I też go uwielbiam sentymentalnie w dużej mierze, bo uwielbiam tę linię fabularną z Laguną w tej grze. Jest to według mnie bardzo dobra historia. Pewnie jest to najlepszy moment narratywnie z całej gry dla mnie. Też tutaj kontrowersyjne zdanie. Dużo bardziej lubię Liberi Fatali od One Winged Angel, jeśli chodzi o taki utwór churalny. Dużo bardziej mi siedzi. Więc jakby ta cała gra jest dla mnie po prostu pełna różnych sprzeczności i myślę, że też dzięki temu jest w jakiś sposób ciekawa, dzięki temu wyróżnia się bardzo mocno na tle innych i na pewno nie powinna zostać zapomniana zarówno właściwie pod każdym względem fabularnym, mechanicznym, czy też czyli mówisz, że chciałbyś remake. Muzycznym. No spoko, bardzo chętnie. Remaster był. Nie wiem, czy jest potrzebny, skoro relatywnie niedawno zrobili remaster, nie? Ja właśnie takie odczucia tej dziwności odkryłem właśnie grając w remaster, bo ja miałem dosyć dużo cieplejsze spojrzenie na tę grę gdzieś tam sentymentalne, a teraz jak pograłem, to właśnie widzę takie dużo takich nieścisłości tego typu, nie? Pamiętam tę całą akcję pod koniec, to było pierwszej płyty, nie? Gdzie robią zamach na czarownicę i tam się takie dziwne rzeczy strasznie dzieją. Oni w głupi sposób zostają zamknięci w jakimś pomieszczeniu
czemu wy to robicie, czemu wy tak się zachowujecie, i mam takie nielogiczne poczucie, że cała ta akcja jest trochę ciągnięta w dół przez... A wydaje wam się, że to wynika z tego, że nie? 2 lata... I właśnie takie rzeczy teraz zauważam po latach. W 2 lata? Jak wam się wydaje, z czego wynika to sprzeczność? Bo ja się w pełni zgadzam, że tam jest dużo, że ta gra czasami się rozchodzi w szwach albo jest niekonsekwentna. Może być rzeczywiście coś takiego, że wszystko robili, wiesz, w raszu, czyli w takim jakimś pośpiechu, i mieli jakiś początkowy pomysł na coś, później dodawali do siebie elementy, odejmowali, o niektórych może zapomnieli nawet. Pewnie no tak, ale jakbyśmy zaczęli o tym 2 lata to jest bardzo mało. Pewnie tak, ale jakbyśmy mieli o tym teraz rozmawiać, to, no to naprawdę byśmy chyba zrobili 4 godziny podcast, ale to jest bardzo dobre pytanie. Mateusz, chciałbyś jeszcze... Tak, właśnie chciałem. To jeszcze jedną rzecz dodam, przepraszam, bo mi się przypomniało. Tak, właśnie. Eyes on Me to jest dla mnie jeden z najlepszych utworów w ogóle z Final Fantasy i po prostu zawsze płaczę na nim. Sam ten utwór robi mi tyle rzeczy muzycznie i tak mnie porusza dogłębnie. Nie wiem, co w nim jest. No i też na pewno mam sentyment pod tym względem, że to chyba był, jeśli nie pierwszy, to jeden z pierwszych utworów pełnych utwór, takich wokalnych, instrumentalnych w grach. Pierwszy nie? utwór pierwszy w grach w ogóle, nie, no, nie to, ale pierwsza piosenka było... w grach nie, bo to jeszcze wtedy Symphony of the Night wcześniej zrobiło. Okej. Okay. Jeszcze były, teraz nie jestem w stanie ci wyciągnąć z pamięci, ale wiem, że Symphony of the Night było pierwsze, ale jeżeli chodzi o Final Fantasy, to na pewno. To była pierwsza piosenka taka już oficjalna okay. z wokalistką, tak? Dobrze. Mhm. Więc tak, więc ten utwór też ogromnie mnie porusza w jakiś sposób. Dzięki, bo czas nam niestety już powoli ucieka, a jeszcze pewnie chcielibyśmy kilka słów o dziewiątce. Niestety będziemy musieli przełożyć i zrobić 3-częściowy podcast i porozmawiać o muzyce do 10. Niestety. Wydaje mi się, że tych części. Ja się bardzo cieszę, ale ja się bardzo cieszę. Ja mam nadzieję, że nasi widzowie, słuchacze i słuchaczki się też cieszą. Dobrze, to ja w skrócie może powiem. Moja historia, znaczy takie jakby wspomnienia związane z ósemką i też jeżeli chodzi też od strony muzycznej, to jak ja kupując 7 oryginalną, to było tam załączone demo w demo, to znaczy było po prostu opening, tak, z 8 był tam wrzucony i biorąc pod uwagę, że wiadomo, z dostępem do internetu praktycznie go nie było i kiedy odpaliłem pierwszy raz ten opening z 8 i usłyszałem Liberi Fatali, ten łaciński chorał, który no, nawiązuje troszeczkę do Karla Offa i Carmine Burany, no to ja... No, nie wiem, znalazłem się zupełnie w innej czasoprzestrzeni i też się po części zgodzę, jestem w stanie się zgodzić z Mateuszem, że ja mam czasami ten dysonans, czy wolę One Angel, czy Liberi Fatali jednak, biorąc pod uwagę, że Liberi Fatali otwiera tak naprawdę grę i to takie z wysokiego C, tak na dobrą sprawę. Z kolei te wspomniane też przez ciebie utwory, Mateuszu, czyli Force Your Way, The Man With Machine Gun. Ja mam czasami takie odczucie, że wolę utwory bitewne i też to będzie kontrowersyjne, z 8 bardziej niż niektóre z 7 i nawet z 9. A ze względu na to, że tam jest bardzo dużo nawiązań właśnie do tych syntezatorów, nawiązań do rocka progresywnego, nawiązań w ogóle do Deep Purple i innych znanych z tamtego okresu muzyków, na pewno warto wspomnieć o takich utworach jak Succession of the Witches, czyli nawiązanie też do Liberi Fatali. To jest ta wspomniana scena, o której ty też zacząłeś mówić, Mateuszu, czyli przed samym polowaniem na ED. Fisherman Horizon, tak? Czy The Oath, Maybe I'm the Lion, pewnie. I też The Extreme, czyli ostatnia walka z Ultimecją. A Eyes on Me to też warto wspomnieć, że to była też, jak mówiłeś, pierwsza ta piosenka, ale że tutaj zaproponowano współpracę z Fei Wong, czyli chińską piosenkarką. No i do dzisiaj jest bardzo znana ta piosenka, chociażby też z tego względu, że sprzedała się ponad 500 000 egzemplarzy jako egzemplarz, w sensie single, tak? Piosenkę też nagrano w Hongkongu. Panowie, dobrze, to powoli zmierzamy ku końcowi dzisiejszego odcinka podcastu, z czego oczywiście też bardzo żałuję, bo byśmy mogli dzisiaj długo rozmawiać.
Final Fantasy IX 2000 rok. I może teraz zacznę od Mateusza. Mateuszu, jak ty muzycznie wspominasz Final Fantasy IX? To jest bardzo ciekawy temat, ponieważ ja z dziewiątką mam taką dosyć trudną historię, bo ja nie przechodziłem, nie grałem w nią współcześnie. Grałem w nią będąc młodym jakiś czas po premierze i miałem problemy z tą grą fizyczne. Więc też w związku z tym były jakieś problemy z moją kopią, więc chętnie tutaj oddam głos innym, bo moje wspomnienia z muzyką na tyle mocno się zatarły, że ja bardzo mało z niej pamiętam, więc nie mam jakichś takich mocnych uczuć wobec niej, tylko raczej takie przebłyski wspomnień. Dużo bardziej pamiętam dziesiątkę, o której, jak się będziemy rozmawiali w kolejnym odcinku, no bo po prostu no, nie bardzo mogę się wypowiedzieć. Dobrze, no to Nafta, dziewiątka, bo to chyba my się tutaj dogadamy, bo ja też jestem fanem dziewiątki w sumie bardzo mocno. Jak to u ciebie z dziewiątką muzycznie wyglądało? To chyba powrót jest, nie? Powrót do... mieliśmy fazę eksperymentowania. Ja tutaj widzę... I w ogóle dziewiątka to jest chyba taki pomost między nowoczesną technologią, która wydaje mi się, że też zdeterminowała taki radykalny w sumie charakter i siódemki, i ósemki, ale powrót do pomysłów z początków serii, które są teraz realizowane na innym poziomie technologicznym. Mamy znowu świat fantazy, już bez elementów, no bo 7 i 8 to są w zasadzie, nie chcę powiedzieć science fiction gry, no ale gry, które rozgrywają się w świecie zaawansowanej technologii, a przynajmniej no, pod wieloma względami nawet w sumie bardziej zaawansowanej niż to, co widzieliśmy na świecie wtedy, kiedy te gry wychodziły. Nie? To też takie bardzo unikalne światy, unikalne settingi, w których się łączą te takie bardzo jakieś takie wątki fantazy z wątkami science fiction, ale mimo wszystko to były takie przyszłościowe gry. Dziewiątka to jest już full fantazy. Chociaż nie wiem, może ktoś powiedzieć, że tam jest steampunk też, ale to nie wiem. Nie, chyba nie mam sił na tę dyskusję, ale wydaje mi się, że muzyka temu też odpowiada. I cały też charakter gry, że to już znowu wracamy do takiego klimatu, gdzie dzieci są dużą częścią fabuły, czy bardzo młode osoby. Ósemka była przecież, mieliśmy do czynienia z bandą... Nostalotkami, takimi. Tak, albo studenciakami, nie? No właściwie coś takiego, nie? Też to było odświeżające. Natomiast ja się zastanawiam, ile z tego, z tej jakiejś takiej... z tego powrotu do pewnych wątków ma swoje źródła w opinii na temat ósemki, bo ja nie pamiętam, jak ósemka wyszła, czy było dużo głosów, które mówiły, hej, to już nie jest Final Fantasy, trochę za daleko od tego odeszliśmy, ja bym chciał zagrać bardziej... Dla wielu osób to była pierwsza odsłona, którą... Mówisz o ósemce, tak? Zagrali. Tak, o ósemce tak. Na przykład. I o siódemce, nie? 7, dziewiątka 8. Tak samo. Mi się wydaje, że właśnie to jest ciekawe, że dużo osób, nie było tak, że nagle wszyscy zagrali w siódemkę, no tak. Czy duża część zagrała, tak? Ale dla nowego pokolenia na przykład, znaczy nowego pokolenia, ciężko to nazwać, bo 2 lata później przecież gra wyszła, to była pierwsza odsłona, w jakąkolwiek grali, no bo też pamiętajmy o tym, że nie wszyscy mieli dostęp do konsol, mieli pecety, tak więc ósemka się też na pececie na przykład pojawiła, w sensie na domowym komputerze. No to też jakby dla wielu osób ten dostęp, że wcześniej nie mieli dostępu do konsoli, to zagrali na przykład na komputerze. Ja, jak tak teraz myślę, to ta trylogia, to 7, 8, 9, to są chyba takie... to jest takie przywitanie się serii z mainstreamem i różne osoby w różnych punktach tej trylogii przywitały się z tą serią, tak jak mówisz, że no pewnie większość siódemka, ale dużo też ósemka i część dziewiątka. I dziewiątka to jest chyba takie pokazanie
tej tradycyjnej strony finali. Też tempo tej gry było inne, trochę wolniejsze niż 7 i 8 i nawet nie mam na myśli tylko samej walki, która była zdecydowanie wolniejsza. Szczęśliwie w tym jakichś remasterach, które teraz są, jak grałem jakieś kilka lat temu na Switchu, to jest ta funkcja przyspieszania. Bardzo przydatna, bo te animacje są takie strasznie powolne i tak, ale no tutaj u Uematsu, bo to jest chyba ostatni, w który on w całości robił, on później tak, jakoś, no właśnie. Tak, dziewiąta odsłona to jest ostatnia część, gdzie w całości jako jedyny napisał muzykę. No i właśnie, no i tutaj mamy powrót tej takiej muzyki fantasy, że tak powiem, przefiltrowanej przez tę jego progrokową wrażliwość, przez to jego ucho do patentów i brzmień. I tu przez patenty rozumiem nie tylko melodie czy aranżacje, ale też na przykład rodzaj rytmów używanych. No to jednak Uematsu lubi muzykę popularną i na przykład korzysta z tych rytmów, które kojarzymy z muzyką popularną. Więc przez muzykę popularną rozumiem pop, rock i tak dalej, nie? Więc no taka bardzo, bardzo magiczna. Ja rozumiem, że na przykład, ja rozumiem opinię, że dla wielu to jest najlepsze Final Fantasy albo ulubione, no bo to ono mi się kojarzy z taką, z coziness. Ono mi się kojarzy z takim kocem, którym się można utulić i jakby to w porównaniu z tą dziwnością ósemki, powagą siódemki, to ta dziewiątka jest taka, przychodzi się do niej i ona cię głaska po głowie, nie? Ona nie strzela ci liście, mówi, teraz uważaj, patrz co teraz będzie, teraz będziesz ekoterrorystą. Nie, jest trochę inna sprawa. Ale też porusza trudne tematy. Porusza. Z Vivim chociażby. Tak. I to jest właśnie to nabudowywanie, które ta cała seria robi cały czas, nabudowuje. Wątków Viviego nie mielibyśmy, gdyby nie powaga siódemki czy te różne wątki w ósemce. Więc to jest, dla mnie dziewiątka to jest taka mieszanina wszystkiego, co jest najbardziej klasyczne, najbardziej fajne w finalach i połączenie tylu różnych wątków, też te postaci już są, one trochę wyglądają, one są troszkę chibi, troszkę takie dziwne proporcje a la siódemka, ale jednak mają też te taki anime design a la ósemka, więc dla mnie no, jest to bardzo, bardzo dojrzała część serii, może nawet najdojrzalsza i pod względem muzyki to też jest chyba Uematsu, który korzysta ze wszystkiego, co do tej pory korzystał i więcej i jeszcze rozumie technologię bardzo dobrze. Tu już mamy, bo ona chyba nie wyszła na dwójce, nie? To jest ostatnia, która wyszła na PlayStation 1 i... Na jedynce jeszcze, tak. Tak, no właśnie, więc to jest już rok, tak. Absolutne wyciskanie z tego, zresztą PlayStation jako konsola pod względem prezentacji, my tu mówimy o muzyce i dźwiękach, ale wideo też, no to jest jedna z najlepszych konsol, jeżeli chodzi o te późne, nie? Późne tytuły, które korzystają z niej niesamowicie. Zresztą PlayStation 2 to też jest podobny kazus, coś jest z tym Sony. Więc tutaj świetna, świetna gra. Ja ją poznałem dopiero jako dorosły człowiek, nie grałem w nią wcześniej i tak staram się co 2-3 lata zagrać sobie w nią i czuję o wiele mniej oporów niż przed powtarzaniem ósemki, więc jakby jest bardzo mi się kojarzy jako coś komfortowego. Wiadomo, że to nie jest w pełni taka wholesome'owa, feel-good opowieść, ale ona ma ten kod wizualny jest bardzo przyjemny i kod dźwiękowy też jest bardzo przyjemny i dlatego wydaje mi się, że ludzie tak miło ją wspominają, tak chętnie do niej wracają i tak jak możemy się spierać, czy ósemka powinna mieć remake, tak dla mnie dziewiątka w ogóle tego nie potrzebuje, bo to jest coś, co jest już ukształtowane z każdej strony odpowiednio i uprzedzając już od razu pytanie, co wspominam miło, to akurat tutaj silly numery mi podobały się w dziewiątce. Na przykład które. Jak na przykład się te żaby, jak się nazywa? Właśnie to jest utwór, który chciałem, Quamarsh, Queen. Właśnie, tak, i jak się zbiera te żaby,
Tak, to jest naprawdę fajne, bo oni też mają, to jest coś, co się pojawiło, nie wiem, czy w szóstce się pojawiły te tematy dźwiękowe przypisane dla każdej postaci, czy może klimat? Tak. No właśnie, no to tutaj jakby idealnie pasuje, każdy z utworów idealnie pasuje do tej postaci i to zbieranie żab, to ja zapamiętam do końca życia, bo gameplayowo to jest trochę irytujące, to nie jest jakiś fajny moment, ale jakby kombo tej postaci, która jest przezabawna i z tą muzyką, która jest taka właśnie disneyowska, ale w pozytywnym znaczeniu więc jak najbardziej dziewiątka gdzieś też wydaje mi się, że jest to gra też, którą w połączeniu z tymi oczywiście nowoczesnymi rzeczami, które daje remaster, czyli przyspieszenie całości gry i tam jest chyba też coś, że ma się maksa życia i coś tam, taki, jest taki przycisk, który się włącza i pomaga w jakichś takich momentach, gdzie może by trzeba było grindować, więc jak najbardziej dziewiątkę, jeżeli ktoś by mówił, od czego zacząć. Myślę, że dziewiątka to też jest dobre wyjście dla kogoś, komu chce się pokazać taką bardziej klasyczną odsłonę Final Fantasy, nie te dziwne anime ósemki, czy trochę kontrowersyjny i poważny wątki w siódemce, tylko właśnie coś takiego baśń fantazy, do której każdy może emocjonalnie rezonować, z którą każdy może. Jasne. Pawle, jak u ciebie z dziewiątką w takim razie wyglądało? A ja to powiem w ten sposób. Final Fantasy VI jest dla mnie osobiście najważniejszym z Final Fantasy. Final Fantasy VII jest takim najważniejszym kamieniem milowym dla serii. Ale gdybym miał powiedzieć, która część jest najlepsza z całej serii, to jest właśnie dziewiątka. No wszystko. To jest właśnie... Final Fantasy VII i VIII to były takie eksperymenty z futuryzmem, mówienie o... z elementami futuryzmu, z motywem futuryzmu, o tym, jak mogłaby wyglądać przyszłość i tak dalej. No to Final Fantasy IX to jest takim powrotem do tych korzeni, do tych klasycznych odsłon finalowych. No i to jest to, co sam Sakaguchi mówił, że dziewiątka jest zdecydowanie najbliższa temu, czym miało być pierwotnie Final Fantasy. Czyli mamy tę taką baśniową opowieść, te baśniowe krainy, które tak, w których mamy te historie o przeżywaniu przygody, te również trudne tematy, które zostały tutaj wspomniane. Ja mogę tylko przypomnieć, tak? Vivi, który się dowiaduje o swojej przeszłości. Jest też ten Steiner, który ma misję, pilnowania księżniczki, tak? Jest takim człowiekiem czynu, ale z drugiej strony uruchamia się w nim te ludzkie emocje. Mamy Freję, która też szuka swojej drugiej połówki. Mamy Amaranta, którego równie dobrze mogłoby tam nie być, bo jest najbardziej poniżej z postacią w ogóle. ale właśnie, fajnie to powiedziałeś, że Final Fantasy IX jest takim cozy tytułem, takim kocykiem, który się okłada i ma ci być cieplutko i przyjemnie serduszko. Ja bym powiedział jeszcze inaczej, że to jest taka historia na dobranoc, którą opowiadasz swojemu dziecku. To jest dosłownie bajka, którą opowiadasz komuś. Co wieczór, dosłownie, tak. Ja miałem z dziewiątką po raz pierwszy do czynienia jakieś z lata temu, już sobie nie przypomnę kiedy. Nie pamiętam, czy tę grę przeszedłem, ale jakieś dwa lata temu ograłem sobie wersję zremasterowaną na Switcha i te feelsy, które miałem, kiedy po raz pierwszy uruchomiłem dziewiątkę te lata temu, do mnie wróciły i jak miałem okazję w końcu przejść całą grę, to czułem takie spełnienie. To jest taka gra, którą jak przechodzisz, to czujesz się jako osoba spełniona, zachwycona, zadowolona, że miałeś okazję zagrać ten tytuł. I bardzo dobrze, że wrócili do tych korzeni, że udało im się stworzyć taką historię, która jest prawdziwa, w cudzysłowie oczywiście, bo to jest nadal fantastyka, ale czujecie, że ona jest autentyczna w każdym calu, że te postaci są prawdziwe i ich emocje, i ich zachowania, cały ten świat, Boże, jak on wygląda, te miejscówki, które się odwiedza, latający ile detali też w nich jest. Nie? Latające statki, tak. O Boże, tak. Wszystko tam zagrało ideolo. To jest piękne. A jeszcze, przepraszam, że ci wejdę słowo, ale właśnie ten wątek Steinera, ja o nim zupełnie zapomniałem, ale
to jest, wydaje mi się, że taka polemiczna postać wobec postaci z ósemki, nie? Że właśnie służbista i tak. Moralne w ogóle odcienie służbisty i służbisty, który zaczyna rozumieć trochę może minusy z podejścia służbisty i to jest tak. Bardzo, bardzo fajny wątek. Tylko sorry. Tak, o Jezu, tak, że jego zadanie może i jest ważne, ale nie jest najważniejsze, bo tu się liczy coś zupełnie innego. Ale jeśli chodzi o muzykę, to tutaj u Matsu też widzę to zrozumiał. Również klimaty futurystyczne spoko były bardzo fajne, ale myślę, że dziewiątka to był taki... Dziewiątka była takim tytułem, w którym wydaje mi się, mnie osobiście przynajmniej, włożył zdecydowanie więcej serca. Zresztą to można zobaczyć, czytając wywiady z nim, czy oglądając różne behind the scenes, że on specjalnie poleciał nawet do Europy po to, żeby wchłonąć ten klimat tego średniowiecza i go wtchnąć w dziewiątkę. No oczywiście wrzucając do niego również te co bardziej znane motywy z tych klasycznych odsłon Final Fantasy. I myślę, że to się jak najbardziej udało. Ta fantastyka, te klimaty średniowieczne z tym takim twistem, tym finalowym twistem zadziałało również na tym soundtracku. No to już chłopaki wymieniliście niektóre utwory. Ja się tu w pełni podpisuję, że te motywy przypisane do postaci to jest pik jego twórczości, zwłaszcza Vivid Film, bądźmy szczerzy. Ale jeszcze mam jeden taki... Boże, jest mnóstwo takich utworów w sumie, ale mam jeszcze jeden taki, który pojawia się w zasadzie tylko raz, na chwilę, ale jakoś mocniej wkręcił się w mojej pamięci, to jest Famo a la Flamenco. To jest na samym początku gry, kiedy odgrywana jest sztuka w mieście, na scenie, no i oczywiście Zidane wbija na pełne i wszystko psuje. Ale bardzo, bardzo mi się podobał ten utwór, te takie klimaty właśnie hiszpańskie, gdzie praktycznie możecie tańczyć przy tym utworze. Także Final Fantasy IX jako gra znajduje się bardzo, bardzo, bardzo blisko mojego serca i ścieżka dźwiękowa stamtąd tym bardziej. Myślę, że to jest właśnie to, co mówiłem również przy siódemce, że to jest właśnie jeden z tych albumów, które gdybyście mi puścili, nie wiem, dwie nutki, to wiedziałbym doskonale nie tylko z której gry pochodzi, ale nawet który utwór jest grany. Mm-hmm. Dzięki, Pawle. Powoli czas nam ucieka, ja postaram się jakoś to w taką klamrę wszystko ścisnąć i powiedzieć w kilku słowach ode mnie. No trzeba też pamiętać, tak, wiemy wszyscy, Uematsu to ostatni taki poważny jego duży, a czy poważny, po prostu duży projekt, gdzie on samodzielnie, indywidualnie tutaj pracował, natomiast miał grupę osób, między innymi aranżerów, którzy się zajmowali aranżacjami, to był Kunihiko Kurosawa, Shiro Hamaguchi i on też jakby zajmował się orkiestracją, bo też znowu mamy orkiestrowe utwory. Na pewno warto wspomnieć, że to jest powrót do tematów miast oraz tematów bohaterów, o których już wcześniej Paweł powiedział, do pierwszych odsłon Final Fantasy, bo też można odkryć w Final Fantasy 9 kilka utworów, które nawiązują bezpośrednio do pierwszych trzech odsłon Final Fantasy. A Uematsu spędził praktycznie rok komponując i produkując muzykę. Finalnie 160 utworów napisał, z czego 140 utworów pojawiło się w grze. Oprócz samej oddzielnej ścieżki dźwiękowej, która była czteropłytowa, pewnie kojarzycie, był jeszcze Final Fantasy IX Original Plus. Tam jest kilka utworów, które finalnie się nie pojawiły na oficjalnej ścieżce dźwiękowej, a też są utwory, które były, pewnie pamiętacie, w reklamach Coca-Coli. Też te utwory były. To w ogóle to była taka bardzo mocno rozpromowywana ta gra, że w reklamach Coca-Coli, że była w Final Fantasy IX, gdzie Zidane skacze po tych domach i tam nagle, wiadomo, butelkę Coca-Coli łapie i pije, już tak to jakoś mniej więcej wyglądało. Tak więc tutaj polecam, jeżeli ktoś nie pamięta albo nawet nie kojarzy tych reklam. A też tuż Paweł powiedział, że podczas sesji pisania Square dało przerwę Uematsu, żeby poleciał w podróż do Europy po poszukiwaniu inspiracji i spędził tam, podziwiając starożytną architekturę w miejscach takich jak chociażby Niemcy.
Uematsu też jakby wymienił, bardzo się inspirował muzyką średniowieczną, tak jako znaczący wpływ na ścieżkę dźwiękową, gdzie jego celem było właśnie stworzenie, co też już powiedział po części Nafta, prostej i ciepłej takiej atmosfery. Włączenie też nietypowych instrumentów, takich jak kazu i dulcimera. A wydaje mi się, że te utwory, znaczy te instrumenty bardzo mocno są wyeksponowane w takich kompozycjach jak A Place to a Call Home, czy chociażby Ukulele Lek Chocobo, czy Ibsen Castle, tak? Ja na przykład, no i też Freyatin, gdzie można usłyszeć klawesyn, ale dla mnie na przykład, jak wiem, że jest kilka utworów, kilka jest piosenek w finalach, to ja na przykład bardzo sobie cenię Melodies of Life z wokalistką Emiko Shiratori. To jest piękna melodia, która celebruje życie, ja bym to tak nazwał. On celebruje życie, no bo sami też wiemy, jak się dziewiątka kończy i nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w szczegóły, ale dziewiątka dla mnie osobiście to jest ukłon w stronę tego źródła, z czego wypłynęło Square, ukłon w stronę właśnie życia, ukłon w stronę pięknych melodii, tematów miast, tematów postaci. Niestety tematy bitewne są słabsze w dziewiątce dla mnie osobiście. A to jest taka chyba jedyna pięta Achillesowa tej ścieżki dźwiękowej. Ale ogólnie mogę śmiało powiedzieć, że dziewiątka jest bardzo, bardzo bliska memu sercu. Jak siódemka, jakbym miał wybierać właśnie między siódemką i dziewiątką, no to miałbym tutaj problem, która ocena jest miałaby większe fory. Ale pewnie siódemka ze względu na największy sentyment, bo się od niej wszystko zaczęło. Panowie, to była ogromna, długa odyseja i tak naprawdę nie skończyliśmy jej dzisiaj. Tak więc mam nadzieję, że uda nam się przy trzeciej już odsłonie skończyć już wszystkie pozostałe części muzyczne. Tak więc bardzo wam serdecznie dziękuję, że dzisiaj się pojawiliście w naszym wirtualnym studiu. Razem z nami było Paweł Klimczak, aka Nafta. Dziękuję, Pawle, że byłeś dzisiaj z nami. Dziękuję, jak zawsze przyjemność. No i oczywiście nieoceniony Mateusz Gom, obrońca Final Fantasy VII. Również dziękuję, to też zawsze jest przyjemność. Dzięki wielkie, serdecznie, że poświęciliście dzisiaj czas. A z tej strony oczywiście jak zawsze kłania się w pas wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnej odsłonie Odysei. Trzymajcie się ciepło, na razie, cześć. Słuchaj. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.